Robimy sobie takie szybkie, przejściowe terrarium dla ptasznika Terra Fossa Blondii. Mam taki kawałek kory, który dobrze by tu wyglądał w tym terrarium. Czy terrarium pojemniku. Bo to jest dopiero L2, ale już jest na tyle duża, że można ją karmić sporymi świerszczami. I może trochę mniejszymi karczami, trochę do spietorfu. Tego terrarium nie chcę jakoś bardzo urządzać, no ale jednak gatunek zobowiązuje do tego, żeby trochę urządzić mu to terrarium. No i teraz jeszcze trzygrotka. Mam coś lepszego niż trzygrotka. Trzeba to głęboko włożyć w ziemię, żeby miało miejsce rośnięcie liści. Korzenie też trzeba głęboko wsadzić. Dobra, jest ok, teraz tylko jeszcze wlejemy troszkę, założymy tak tutaj listki mu. O, mi się podoba. Dobra, teraz weźmiemy sobie porosty. Moje pudełko dekoracji. Taki ten mechopodobny coś bym sobie wziął. Tylko tak tu włożę kawałek tego jasnego. I tak tu troszeczkę. Dobra. Teraz klasyczne porosty, które lądują w tym rogu. O, sorki. Jest już bardzo ładnie, ale jeszcze weźmiemy te białe porosty, takie te jasne bardzo. Tutaj. Pewnie ten pająk nie będzie jakoś długo w tym pojemniku, bo może dwie wylinki, jak będzie się tu mieścić, to go tu podtrzymam, ale ja mu bardzo chcę terrarium kupić. Znaczy no załatwić ogólnie terrarium na niego, więc pewnie będzie szybko w terrarium. No dobra. Tak może być. Teraz jeszcze zrobię tylko. A, już nie ma wody. Leć, coś tam leci. Dobra. Tego pająka nie można dogrzewać, bo podobno nie lubi. Jak się go dogrzewa, żyje w tych mniej ciepłych klimatach. Nie dostałem, ale kupiłem go od Spiders Online. Pozdrawiam, ja się to ogląda, niech się pokaże w komentarzach, chociaż wątpię. No ale tak. Dobra. Wiedziałem, że jest, może nie jest jeszcze temperamentny, bo dopiero L2 jest. Ale już jest szybciutki. O, wiecie co? To jest bardzo dobry moment, żeby zrobić mu zbliżenie, więc ja mu robię zbliżenia. I to taki krótki film jest. Widać, że to jest, widać wszystko, bo to jest duży pająk. Nie trzeba jakiegoś bardzo dobrego aparatu, żeby zrobić takie zbliżenie. A wyobraźcie sobie, że to jest L2. Ja mogę zaraz pokazać L2 dla porównania. Jeśli on takiego małego, to on będzie mniejszy od owadów, które on zjada razem. Dobra, tu nie ma co pokazać, bo to jest wygląda jak taki ładniejszy kędziorek w tym. Ma ładniejsze nogi od kędziorka. Od parachybany znaczy się. A tu nie ma żadnego szału w nim. Może jeszcze ten. Będzie na samym na pewno zrobię sobie zbliżenie. No dobra, teraz z nim kończymy. Jeszcze wam pokażę dwójkę innego gatunku. Tak, właśnie dokładnie tam jest. W tej kiszówce to jest jakaś tam samiczka, znaczy nie wiem, czy samiczka Crisby, czy jakoś tak, musiałbym sprawdzić,
Ale znaczy tu nie będzie napisu, bo ten film jest taki na szybko, bo już dawno nie wstawiłem. Jest dziś giełda. Widzimy się w następnym odcinku. Znaczy była dziś giełda. To jest właśnie dzisiaj 7 kwietnia. Tego samego dnia prawdopodobnie ten film wejdzie. No ale widzimy się w następnym odcinku i cześć. Robimy sobie takie szybkie, przejściowe terrarium dla ptasznika Terra Fossa Blondi. Mam taki kawałek kory, który dobrze by tu wyglądał w tym terrarium. Czy terrarium pojemniku. Bo to jest dopiero L2, ale już jest na tyle duża, że można ją karmić sporymi świerszczami i może trochę mniejszymi karczami, trochę do spietorfu. Tego terrarium nie chcę jakoś bardzo urządzać, no ale jednak gatunek zobowiązuje do tego, żeby trochę urządzić mu to terrarium. No i teraz jeszcze trzygrodka. Mam coś lepszego niż trzygrodka. Trzeba to głęboko włożyć w ziemię, żeby miało miejsce rośnięcie liści. Korzenie też trzeba głęboko wsadzić. Dobra, jest ok, teraz tylko jeszcze podlejemy troszkę, założymy tak tutaj listki mu. No, mi się podoba. Dobra, teraz weźmiemy sobie porosty. Moje pudełko dekoracji. Taki ten mechopodobny coś bym sobie wziął. Tylko tak tu włożę kawałek tego jasnego. I tak tu troszeczkę. Dobra. Teraz klasyczne porosty, które lądują w tym rogu. O, sorki. Jest już bardzo ładnie, ale jeszcze weźmiemy te białe porosty, takie te jasne bardzo. Tutaj. Pewnie ten pająk nie będzie jakoś długo w tym pojemniku, bo może dwie wylinki, jak będzie się tu mieścić, to go tu podtrzymam, ale ja mu bardzo chcę terrarium kupić. Znaczy no załatwić ogólnie terrarium na niego. Więc pewnie będzie szybko w terrarium. No dobra. Tak może być. Teraz jeszcze zrobię tylko... A, już nie mam wody. Leć, coś tam leci. Dobra. Tego pająka nie można dogrzewać, bo podobno nie lubi. Jak się go dogrzewa, żyje w tych mniej ciepłych klimatach. Znaczy nie dostałem, ale kupiłem go od Spiders Online. Pozdrawiam, ja się to ogląda, niech się pokaże w komentarzach, chociaż wątpię. No ale tak. Dobra. Jest, widziałem, że jest, może nie jest jeszcze temperamentny, bo dopiero L2 jest. Ale już jest szybciutki. O, wiecie co? Teraz jest bardzo dobry moment, żeby zrobić mu zbliżenie. Więc ja mu robię zbliżenia. I to taki krótki film jest. Widać, że to jest... Widać wszystko, bo to jest duży pająk. Nie trzeba jakiegoś bardzo dobrego aparatu, żeby zrobić takie zbliżenie. A wyobraźcie sobie, że to jest L2. Ja mogę zaraz pokazać L2 dla porównania. Jeśli on takiego małego, to on będzie mniejszy od owadów, które on zjada razem. Dobra, tu nie ma co pokazać, bo to jest wygląda jak taki ładniejszy kędziorek. Który ma ładniejsze nogi od kędziorka. Od parachybany znaczy się. A tu nie ma żadnego szału w nim. Może jeszcze ten... Będzie następny trailer, na pewno zrobię sobie zbliżenie. No dobra, teraz z nim kończymy. Czy wam pokażę dwójkę innego gatunku. Tak, właśnie dokładnie tam jest. W tym kiszówce to jest
Jakaś tam samiczka. Znaczy nie wiem, czy samiczka. Crispy? Czy jakoś tak? Musiałbym sprawdzić. Ale raczej tu nie będzie napisu, bo ten film jest taki na szybko, bo już dawno nie wstawiłem. Jest dziś giełda. Widzimy się w następnym odcinku. Znaczy była dziś giełda. Bo to jest właśnie dzisiaj 7 kwietnia. Tego samego dnia prawdopodobnie ten film wejdzie. No ale widzimy się w następnym odcinku i cześć!